Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą konferencję prasową. Będzie poświęcona między innymi temu, co działo się przez ostatnie 5 lat. Uczelnia, wiadomo, już od 22 funkcjonuje w środowisku sądeckim. Myślę, że jej rozwój świadczy o tym, że środowisko akademickie jest dobrze przygotowane przede wszystkim do kształcenia naszych studentów. Mówimy przede wszystkim o kierunkach praktycznych. Ich kwalifikacje zawodowe i umiejętności, które zdobywają w tej uczelni, też świadczą o tym, jak bardzo dobrze znajdują się na rynku pracy. Ja przede wszystkim chciałbym wyrazić na początku duże podziękowanie dla całej społeczności akademickiej, o czym wspomniał już przed momentem nasz rzecznik prasowy, pan dr Tomasz Zacłona, o wyniku piątkowego głosowania. Oczywiście ono nie byłoby w takiej formie, gdyby nie całe środowisko akademickie, bo to tak naprawdę to nie są dla mnie głosy, ale dla tych wszystkich Państwa, którzy przez ten okres 5 lat naprawdę ciężko pracowali dla tej uczelni. Zawsze mogłem na nich liczyć, na ich wsparcie i to tak naprawdę dla nich przede wszystkim należy się wielkie podziękowanie. Ja może pokrótce zwrócę uwagę na to, co najważniejszego było w ostatnich 5 latach i to, co świadczy o potencjale przede wszystkim naszej uczelni. W pierwszej kolejności chciałbym wymienić kierunki kształcenia, które zostały uruchomione w okresie tych 5 lat. To aż 10, mówimy o kierunkach pierwszego stopnia aż 5, kierunkach drugiego stopnia magisterskich 3 oraz 2 kierunki jednolite magisterskie. Wczoraj otrzymaliśmy kolejną dobrą informację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan premier, minister nauki i szkolnictwa podpisał kolejne uprawnienia do prowadzenia kierunku od 1 października 2020-2021 na kierunek Public Relation i reklama. Kolejne 4 kierunki są procedowane w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które mamy nadzieję spotkają się również z pozytywnym odzewem i będziemy mogli w niedługim czasie poinformować Państwa o kolejnej nowej ofercie od kolejnego roku akademickiego. To, co działo się w ramach inwestycji przez ostatnie 5 lat, to przede wszystkim już Państwu bardzo dobrze znana modernizacja budynku biblioteki łącznie z infrastrukturą, wybudowanie monoprofilowego centrum symulacji medycznej, no dzisiaj tak bardzo ważnego ze względu na panującą pandemię. Wiele zajęć specjalistycznych na kierunkach ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo czy fizjoterapia mogą się odbywać, no bez tego centrum nie byłoby możliwe, aby realizować zamierzone efekty kształcenia właśnie w obszarze kierunków, które wymieniłem. Poprzez wspólne działania przede wszystkim pracowników, ale również studentów była możliwość pozyskania aż 28 milionów środków zewnętrznych na różnego rodzaju projekty, w których są zaangażowani nie tylko pracownicy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, studenci naszej uczelni. To jest podniesienie jakości kształcenia przede wszystkim, ale podniesienie kwalifikacji i studentów oraz pracowników naszej uczelni. Od 2 lat, jak mantra powtarzałem o inwestycji najważniejszej z ostatnich lat, która będzie realizowana niebawem, to jest budowa Instytutu Ekonomicznego. Już mogę na dzień dzisiejszy potwierdzić, że praktycznie mamy całą dokumentację niezbędną do tego, aby rozpocząć przygotowania do ogłoszenia przetargu, aby w najbliższych tygodniach tą inwestycję móc dobrze przygotować. Z tego, co wiem, z informacji od pana kanclerza, na przełomie 2-3 tygodni powinniśmy ten przetarg już uruchomić. Czekamy na ostatni dokument, czyli pozwolenie na rozbiórkę tzw. starej zbrojowni przy Alejach Wolności 40. Co do podniesienia jakości kształcenia, to niezbędnym elementem są laboratoria, które przez okres 5 lat były sukcesywnie powiększane. Tutaj inwestowaliśmy naprawdę bardzo dużo. Jestem przekonany, że wszystkie instytuty dzisiaj mogą spełniać oczekiwania studentów. W tym roku przeznaczyliśmy znacznie większą kwotę na kolejne rozbudowę ze względu właśnie na nowe kierunki kształcenia. Kolejnym ważnym elementem rozwoju tej uczelni
to uzyskanie przez nasze wydawnictwo naukowe 80 punktów w związku z możliwością publikowania monografii naukowych. To jest moim zdaniem pierwszy element do tego, aby w przyszłości móc starać się o parametryzację w jednej bądź w kilku dyscyplinach, a szanse ku temu są naprawdę bardzo duże. Jeżeli chodzi o rozwój kadry w ostatnich 5 latach, też duży sukces, aż 33 pracowników uzyskało stopnie naukowe, mówię o stopniu doktora i doktora habilitowanego. 33 spośród nich 26 obroniło prace doktorskie, 6 uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 3 osoby uzyskało tytuł profesora. Większość z nich, co jest bardzo ważne i należy to podkreślić, są to pracownicy na podstawowym miejscu pracy. Zawsze i od samego początku, od 2015 roku, stawiam na osoby, które właśnie tylko takie zatrudnienie chcą definiować w naszej uczelni. To moim zdaniem jest podstawą ku temu, aby ta uczelnia naprawdę się rozwijała i miała coraz to większy potencjał i szerszy obszar działalności. To, co było w ostatnich 5 latach, to pokrótce, jest jeszcze wiele innych sukcesów, nagród, wyróżnień, natomiast to, co najistotniejsze, myślę, że wystarczy. Natomiast jak będzie wyglądała przyszłość uczelni, to co jest istotne z punktu widzenia działalności i aby utrzymać się naprawdę na bardzo trudnym rynku edukacyjnym, wynikającym oczywiście z nowej ustawy 2.0, a uczelniom zawodowym naprawdę wymagania wzrosły, aby dochować tej staranności i wymogom, przede wszystkim priorytet, mówiłem przed momentem, to kadra naukowa, dokładnie ich rozwój naukowo-badawczy. W 2016 roku już rozpoczęliśmy takie pilotażowe programy dla naszych pracowników, czyli wsparcie finansowe dla tych, którzy chcą wzbogacać swoją wiedzę, ale również korzystać z infrastruktury badawczej, ale dzięki temu działać naukowo i uzyskiwać kwalifikacje zawodowe. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i ta liczba osób, które uzyskiwały stopnie naukowe, korzystały z tak zwanego wsparcia finansowego i to spełniło oczekiwania, dlatego też zdecydowaliśmy, że znacznie zwiększymy kwoty dla osób, które będą chciały prowadzić badania naukowe oraz zwiększyć liczbę osób, które z takiego dofinansowania będą korzystać. Do tej pory te kwoty były w granicach 10 tysięcy złotych na każdy rok kalendarzowy. Myślę, że jesteśmy w stanie zwiększyć to co najmniej o 50 albo nawet 100%, ale zwiększyć również liczbę osób, które będą to dostawać. Dodatkowo już od wielu lat funkcjonuje u nas stypendium naukowe, gdzie również pracownicy, którzy składają wnioski, są one świetnie udokumentowane i pozwalają stwierdzić, że jest to zasadne, aby móc podnieść swoje kwalifikacje. Wyłaniana jest grupa 10 osób i takie stypendia otrzymują przez okres 10 miesięcy. Jestem po rozmowie z Radą Uczelni i również wspólnie wypracowaliśmy taki model, aby też stypendia nie dość, że były większe co do kwoty, ale również, aby większa liczba pracowników miała możliwość korzystania z tych finansowych gratyfikacji. Inwestycje. Nie będę już wspominał o Instytucie Ekonomicznym, o którym przed chwilą mówiłem, natomiast ze względu na duże zapotrzebowanie Instytutu Technicznego, Instytutu Pedagogicznego, podjęliśmy kroki o ich rozbudowę, bo zarówno jeden, jak i drugi, mówiąc żargonem studenckim, pęka w szwach. Z roku na rok, pomimo tej trudnej sytuacji rynku, mówimy o przede wszystkim pozyskiwaniu tych kandydatów na studia. Z roku na rok studentów nam przybywa, a nie ubywa. Corocznie około
o 100-150 studentów przyjmujemy więcej niż w roku ubiegłym. To też wynika oczywiście z propozycji nowych kierunków kształcenia. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, ale tak jak powiedziałem, Instytut Techniczny, Instytut Pedagogiczny, koniecznym jest rozbudowa. Prace koncepcyjne już są za nami i na pewno w roku następnym kalendarzowym, czyli 2021, będziemy już starać się o projekty budowlane i mam nadzieję, że do końca kadencji, czyli do 2024 roku, będziemy mogli już z jednym bądź drugim instytutem rozpocząć inwestycje. No oczywiście jest to długoplanowa inwestycja, więc biorąc pod uwagę problemy, na które napotykaliśmy przy budowie Instytutu Ekonomicznego, no to trzeba wziąć poprawkę i czas pokaże, jak szybko uda nam się te kolejne inwestycje zrealizować, a proszę mi wierzyć, jest to niezbędne z tego względu, że zarówno Instytut Pedagogiczny, jak i Instytut Techniczny również ma bardzo ciekawą, bogatą ofertę kształcenia i w przygotowaniu są kolejne kierunki. Ten wcześniej wymieniony z dnia wczorajszego Public Relations i reklama właśnie reprezentuje Instytut Pedagogiczny, ale jeszcze jest kryminologia i resocjalizacja, a w Instytucie Technicznym są przygotowane, jak powiedziałem, kolejne wnioski, które mam nadzieję, że w tym roku jeszcze zostaną przesłane do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kolejny obszar, który należy wzmocnić, to jest przede wszystkim współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To na przestrzeni 5 lat w moim przekonaniu co do umów i porozumień znacznie zwiększyła się liczba, ale ja mówię o przede wszystkim umowach niebiernych, ale czynnych. Bardzo się cieszę, że odzew z zewnątrz jest naprawdę bardzo duży i wiele firm chce z nami zawierać porozumienia, chce korzystać i chce nam przede wszystkim tą infrastrukturę udostępniać, aby nasi studenci nie tylko odbywali praktyki, ale również pisali prace dyplomowe we współpracy z danym podmiotem. Naprawdę duże podziękowania dla otoczenia społeczno-gospodarczego, wszystkich firm, które bardzo się angażują w życie uczelni, bo to tak naprawdę jest jeden z głównych wyznaczników dobrej współpracy. My jako uczelnia zawodowa bez tak bogatego otoczenia niestety nie moglibyśmy funkcjonować. To dzięki nim tak naprawdę uczelnia może dać kandydatom, później studentom, a na końcu absolwentom właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu. Poszliśmy trochę dalej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przygotowujemy już wspólne wnioski o pozyskiwanie dodatkowych środków, grantów. Mówię o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jeden wniosek został przesłany już do oceny formalnej, natomiast prowadzimy kolejną rozmowę z podmiotem. Na razie nie będę zdradzał. Jesteśmy w trakcie opracowania kolejnego projektu wielomilionowego w okolicach 20. Ten pierwszy również był na kwotę około 18. Dotyczył oczywiście Instytutu Kultury Fizycznej, gdzie będzie powstawać, mam nadzieję, komora normobaryczna, przepraszam, hiperbaryczna. Projekt będzie w tym kwartale prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięty konkurs i mam nadzieję, że będziemy tutaj w gronie tych, którzy będą realizować. Kolejna rzecz to wynika przede wszystkim z rozwoju kadry naukowej. Uczelnia na przestrzeni kolejnych 2 lat będzie chcieć aplikować o tak zwaną ewaluację jakości naukowej. Wcześniej wspominałem, w 2, nawet w 3 dyscyplinach mamy duże szanse, aby móc starać się o uzyskanie parametryzacji. Mówimy tutaj o przede wszystkim osiągnięciach naukowo-badawczych naszych pracowników, ci, którzy stanowią przede wszystkim podstawowe miejsce pracy, są samodzielnymi bądź profesorami tytularnymi. Widzimy tutaj szansę co najmniej w 2 dyscyplinach, nawet 3, mówię o naukach ekonomicznych, naukach inżynieryjno-technicznych, ale również naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej. Tutaj mamy duży zasób pracowników naukowych, którzy mogą reprezentować i przede wszystkim dostęp do infrastruktury naukowo-badawczej.
Co do nowych kierunków kształcenia już wspominałem, natomiast trudno jest oszacować, jak to będzie wyglądało na kolejne 4 lata. To przede wszystkim wynika z tego, jakie są uwarunkowania środowiska, jakie zapotrzebowanie przede wszystkim na zawody. Ja tutaj zawsze staram się wsłuchiwać się w to, co dyrektorzy proponują, bo to oni bezpośrednio mają współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i każda dobra inicjatywa spotyka się z aprobatą zarządu i liczymy zawsze na to, że powoływane kierunki kształcenia wpisują bądź będą się wpisywać w rozwój uczelni. Na dowód tego jest fakt, iż na przestrzeni tych 5 lat, o tych 10 kierunkach, które wspomniałem, nigdy nie brakowało nam kandydatów i każdy kierunek został uruchamiany i ta minimalna liczba wymagana zawsze była zachowana. No, tak bym, Szanowni Państwo, widział tą uczelnię w kolejnych 4 latach. No, niewątpliwie jest to bardzo duże wyzwanie. Jeżeli uda nam się zrealizować większość z tych elementów, które wymieniłem, jestem przekonany, że na stałe wpiszemy się w rozwój nie tylko miasta, ale i Sądecczyzny. No, ale tak jak mówię, bez zaangażowania wielu środowisk, wsparcia od wielu partnerów, niestety nie będzie to możliwe. Zawsze będziemy starać się robić wszystko, aby tutaj zachować bezpieczeństwo, stabilność i przede wszystkim właściwy rozwój pracowników i studentów. To tyle z mojej strony. Ja chciałbym oddać głos pani prorektor do spraw studenckich i kształcenia, pani doktor Halinie Potok, na temat rekrutacji i jak ona będzie się odbywać w tych trudnych czasach, bo musieliśmy podjąć pewne działania, aby umożliwić kandydatom możliwość bardziej przystępnej formy, aby tutaj zachować wszelkie środki ostrożności. A później pan prorektor do spraw nauki i rozwoju, pan dr Marek Reichel, powie, w jaki sposób uczelnia przygotowywała się i jest przygotowana do tych trudnych czasów i przede wszystkim o zdalnym nauczaniu, które towarzyszy już od dłuższego czasu, nie tylko w naszej uczelni, ale w każdej innej. No, tutaj to przygotowanie jest dla nas bardzo istotne, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało przez kolejne miesiące i jak będzie wyglądał rok nowy akademicki, rozpoczynający się, wiadomo, 1 października 2020 roku. To bardzo dziękuję, a teraz oddaję głos pani prorektor dr Halinie Potok. Dzień dobry Państwu. Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu to ważny punkt na mapie Sądecczyzny. Ważny z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że po ponad 20 latach funkcjonowania około 19 tysięcy absolwentów to osoby, które rozwijają nie tylko region Sądecczyzny, ale również obszar całego kraju. Ważny punkt, dlatego że co roku w uczelni studiuje około 3,5 tysiąca studentów, osób, które na pewno motywują nas do aktywności, mobilizują nas do pewnych zaangażowania, ale również osób, które korzystają z całej oferty, które daje nam piękne miasto Nowy Sącz, z oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej, gastronomicznej, lokalowej. I ten potencjał myślę, że wszyscy powinniśmy tutaj doceniać. My też zdajemy sobie sprawę z tego, że ciąży na uczelni olbrzymie zobowiązanie w stosunku do całej społeczności. Dlatego też staramy się tworzyć taką ofertę edukacyjną, która by zaspokajała potrzeby naszych kandydatów. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu dyrektorów instytutów, nauczycieli akademickich, studentów naszych, i dzięki wsparciu i determinacji jego magnificencji rektora możemy w tym roku akademickim 2020/21 zaproponować Państwu, kandydatom, którzy chcą u nas studiować, ofertę, w ramach której mamy 16 kierunków studiów pierwszego stopnia, w wyniku których absolwent może uzyskiwać tytuł licencjata albo tytuł inżyniera.
8 kierunków, w ramach których absolwent uzyskuje tytuł magistra. Jest to 6 kierunków studiów drugiego stopnia i 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich. Ta oferta edukacyjna nasza jest bardzo zróżnicowana, ponieważ te kierunki są prowadzone w ramach 5 różnych instytutów. Instytut Języków Obcych, Instytut Pedagogiczny, Instytut Techniczny, Instytut Ekonomiczny, Instytut Kultury Fizycznej, Instytut Zdrowia. Każdy z tych instytutów prowadzi kierunki w różnych obszarach, w różnych dziedzinach, w różnych dyscyplinach naukowych. W związku z tym jestem przekonana, że jeżeli Państwo zaglądniecie na naszą stronę internetową i zadacie sobie trud analizy naszej oferty edukacyjnej, to znajdziecie coś, co pozwoli Wam rozwijać Wasze zdolności, umiejętności i równocześnie realizować swoje pasje życiowe. Rekrutacja w naszej uczelni tak naprawdę już się rozpoczęła, bo od 1 czerwca mamy możliwość już logowania się naszego systemu. Zgodnie z uchwałą Senatu, która została przyjęta 29 maja, ta rekrutacja tego roku wygląda trochę inaczej niż w poprzednich latach. Jest to rekrutacja typowo elektroniczna, czyli kandydaci logują się do naszego systemu elektronicznego po otrzymaniu hasła i loginu. Wszystkie dokumenty, które są potrzebne w procesie rekrutacji, są właśnie przekazywane przez ten system. Kontakt z komisją rekrutacyjną jest poprzez ten system informatyczny, ale również drogą mailową czy telefoniczną na te adresy, które kandydaci nam udostępniają w procesie rekrutacji. Oraz komisja rekrutacyjna ma ustalony harmonogram swojej pracy, więc w okresie, kiedy pracuje, oczywiście kandydaci mogą tutaj uzyskać pewne informacje telefoniczne. Ta rekrutacja elektroniczna, ponieważ te matury, wynik matur też mamy późny, zakończy się tak naprawdę dopiero 4 września. Wtedy na podstawie tych dokumentów, które mamy w systemie informatycznym, kandydaci uzyskają informację, czy znaleźli się na liście rankingowej osób mających uprawnienia do wpisu na listę studentów. Taka informacja zostanie przesłana kandydatom i wówczas dopiero od 7 do 11 września osoby zakwalifikowane do wpisu na listę studentów będą miały kontakt dopiero z komisją rekrutacyjną, bo będą musiały złożyć wszystkie dokumenty, które są w oryginale potrzebne w procesie rekrutacji. Jeżeli kandydat nie dopełni tej formalności, to pomimo tego, że znalazł się na liście rankingowej, ale w terminie od 7 do 11 września nie pojawi się w komisji rekrutacyjnej i nie potwierdzi chęci studiowania w naszej uczelni i nie złoży wymaganych dokumentów, to nie dostanie wpisu na listę studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Dlatego ten termin jest tutaj dla naszych kandydatów bardzo ważny. Jeżeli okaże się w tej pierwszej turze rekrutacji, że na niektórych kierunkach nie wyczerpaliśmy limitu miejsc ustalonych przez Senat uczelni, to wówczas rektor w drodze zarządzenia może ustalić drugą turę rekrutacji na tych kierunkach, gdzie te limity nie są wyczerpane. I wtedy ta druga tura rekrutacji będzie się odbywała w terminie od 7 do 22 września. Wyniki tej drugiej tury będą 23 września, czyli wtedy kandydat uzyska informację, czy znowu zakwalifikował się do wpisu na listę studentów. I ten wpis na listę studentów będzie się wtedy odbywał w dniach 24 do 25 września. Rekrutacja zgodnie z naszą uchwałą Senatu jest możliwa do 30 września, więc może się również zdarzyć, że jeżeli nie będą te limity wyczerpane, to rektor może przedłużyć tą rekrutację do końca września w tym momencie. Mam nadzieję, że po analizie stron internetowych naszej uczelni, po analizie oferty edukacyjnej naszej uczelni, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze się zastanawiał, z jaką uczelnią związać swoją przyszłość, to mam nadzieję, że po tych wszystkich analizach dojdzie do wniosku, że to właśnie nasza uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, to jest to miejsce, z którym naprawdę warto się związać na kolejne lata. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypadło mi w udziale zreferowanie tego, jak uczelnia sobie radziła w okresie pandemii. Nie tylko okres rekrutacji, ale również cały w zasadzie semestr, który mamy niemalże za sobą, polegał na dosyć specyficznej pracy, do której nie byliśmy przyzwyczajeni w poprzednich
latach. W zasadzie cały system szkolnictwa wyższego, system oświaty został wywrócony do góry nogami. Nie mogliśmy bezpośrednio z udziałem nauczycieli prowadzić zajęć ze studentami. Pojawia się zupełnie nowa jakość kształcenia. Te relacje pomiędzy wykładowcą a studentem, mistrzem a uczniem zostały naprawdę mocno wywrócone. Nasi wykładowcy musieli nieco inaczej przemodelować system nauczania, ale uważam, że podsumowując już kończący się semestr, że udało się to w naszej uczelni bardzo dobrze zrealizować. Oczywiście wprowadziliśmy szybko, w zasadzie w ciągu 2 tygodni, pewne systemy ułatwiające komunikację naszych nauczycieli ze studentami. Tutaj duże podziękowania do działu kierowanego przez panią prorektor i do zespołu informatyków, dzięki którym właśnie te zajęcia ze studentami mogły być prowadzone. Ale jak państwo sobie wyobrażacie, ogrom pracy spoczywał na wykładowcach, którzy, tak jak już wspomniałem, musieli przemodelować sposoby prowadzenia zajęć, inaczej przygotować materiały, inaczej prowadzić te zajęcia online. My mimo wszystko jesteśmy zdania, że nic nie zastąpi tego realnego, bezpośredniego kontaktu wykładowców ze studentami, no ale przyszły takie czasy, gdzie musieliśmy nieco inaczej to przemodelować. Jesteśmy obecnie w trakcie sesji egzaminacyjnej. Są zaliczenia, trwają egzaminy. One są również przeprowadzane w formie zdalnej, regulują to stosowne zarządzenia rektora naszej uczelni i to, co najważniejsze chyba na przyszłość, to również są uregulowane sprawy związane z obronami prac dyplomowych. One mogą się odbywać dwutorowo. Jeżeli studenci i promotorzy dojdą do przekonania, że są w stanie bronić się w sposób tradycyjny, to nie ma problemu, zostaną stworzone warunki w każdym z instytutów do tego, żeby takie obrony mogły w tradycyjny sposób przebiegać, ale jeżeli studenci, promotor wyrażą opinię, że wolą tą wersję zdalną, nie wiem, obawiają się o swoje zdrowie, dajmy na to, to również jesteśmy przygotowani już do tego, żeby obrony prac dyplomowych przebiegały w sposób pośredni, online, zdalny. Muszę państwu powiedzieć, że szereg naszych pracowników w tym momencie, nawet egzaminy doktorskie i obrony doktorskie, również w sposób zdalny będą realizować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja jestem dobrej myśli. Oczywiście zdajecie sobie państwo z tego sprawę, że te obrony online no są dosyć rygorystycznie traktowane, mianowicie cały ten proces jest nagrywany w razie ewentualnych, nie wiem, zażaleń studenta i tak dalej. Niemniej jednak no, podejmujemy tą próbę. Chcielibyśmy, żeby nasi absolwenci mogli podjąć, szczególnie z pierwszego stopnia, mogli w terminie podjąć studia drugiego stopnia. Jeżeli będą oczywiście państwa pytania co do tego, z jakimi problemami żeśmy się mierzyli, to oczywiście chętnie będę odpowiadał. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jeśli macie państwo pytania, to władze rektorskie na pewno udzielą stosownej odpowiedzi. Bardzo proszę. Tak. Jesteśmy gotowi na ewentualne pytania z państwa strony. Bardzo proszę, panie profesorze. Czy w tej pandemii nie boicie się, że ten poziom nauczania może być niższy? A może być przeciwnie, ten poziom nauczania jest wyższy, z tego, że online można tego studenta w jakiś sposób troszeczkę inaczej mobilizować do pracy. Jak to wygląda w praktyce u was? Postaram się odpowiedzieć. Na pewno nie może być ten poziom niższy, to nie ulega wątpliwości. Zmiana jest tylko i wyłącznie formy przekazywania wiedzy. Jeżeli chodzi o prowadzenie wykładów, jeżeli chodzi o prowadzenie ćwiczeń, to tutaj nie została zachwiana żadna równowaga pomiędzy tym, co mówimy o tym tradycyjnym procesie kształcenia. Powiem więcej, tego typu forma przekazu nawet daje możliwość przekazywania więcej treści niż w sposób tradycyjny. Ja to mogę powiedzieć na swoim przykładzie, prowadząc wykłady bądź ćwiczenia w formie kreda tablica, to przesyłając studentom gotowe materiały, to bardzo dla mnie to jest łatwiej, dla studentów, bo raz, że nie notują, raz, że dostają, tak jak powiedziałem, materiały, z których korzystają bezpośrednio i ten czas na
zajęcia, które składają się również na w trakcie ich przekazywania wiedzy, składa się tylko i wyłącznie z omawiania tej problematyki. Sam to doświadczam, że tej wiedzy znacznie więcej można studentowi przekazać. Natomiast nie wszystko da się tak zrobić w ramach każdego kierunku kształcenia, bo tak jak tutaj zostało powiedziane, specyfika jest naprawdę bardzo różna i każdy instytut reprezentuje odrębne dyscypliny czy obszary kształcenia. Dla przykładu, mówiąc o kształceniu powiedzmy pielęgniarek, ratowników medycznych czy na kierunkach fizjoterapii, nie wszystkie zajęcia, a dokładnie w ramach tych zajęć nie zrealizujemy efektów kształcenia. Tutaj jest niezbędna już potrzeba wysłania chociażby studentów na specjalistyczne zajęcia do różnych podmiotów zewnętrznych. Mówię chociażby o szpitalach, przechowaniu oczywiście wszystkich niezbędnych środków ostrożności. Ci studenci już nie mogą w sposób zdalny tych zajęć realizować, ale muszą fizycznie pójść i muszą je zrealizować z prowadzącym bądź z osobą odpowiedzialną w danym ośrodku bądź w danej instytucji. Więc tutaj oczywiście stosujemy się do wszelkich wymogów stawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez Ministerstwo Zdrowia, i tutaj nie może być takiej swobody naszego działania, ale sposób przekazywania wiedzy to jedno, ale również poziom ich na pewno nie może być niższy. Mam nadzieję, że odpowiedziałem skrupulatnie na Pańskie pytanie.